Babcia nauczyła nas, że Jezus i Matka Boża kochają nas miłością bezwarunkową, gotowi wspierać nas w trudnościach i w cierpieniu. Jezus i Matka Boża, przyjaciele niebiescy, tata i mama, którzy zachęcają nas do kochania, do przebaczania, do bycia pokornymi i pełnymi miłości, do troszczenia się o własną duszę i o to, by nie zagubić się wśród rzeczy tej ziemi, ponieważ prawdziwe życie jest tam, z nimi. Tutaj jesteśmy tylko przejazdem. Nauczyła nas, że śmierć jest niczym, że ciało umiera, lecz duch jest zawsze blisko nas, że nasi drodzy są zawsze z nami, modlą się i strzegą nas, choć ich nie widzimy. Nie powinniśmy ulegać rozpaczy i choć trudno poradzić sobie z rozłąką, ponieważ cierpienie jest wielkie, trzeba ofiarować Jezusowi i Matce Bożej wszystkie nasze drobne i wielkie cierpienia oraz codzienne umartwienia, gdyż także cierpienie jest darem Boga. I tak jak dawane są nam krzyże, tak jest nam dana również siła do ich dźwigania. Ona niestrudzenie mówiła nam o tych rzeczach, zachęcała nas do modlitwy i do tego, by nigdy w życiu nie rozpaczać, ponieważ dla Boga nie ma nic niemożliwego, a więc do modlitwy, modlitwy z wiarą. Choćby tylko jedno zdrowaś Maryjo, powiedziane z sercem uszczęśliwia Jezusa i niebieską Matkę. Takie są główne nauki, które babcia Natuza przekazała swoim wnukom oraz wszystkim osobom, które się z nią spotykały. Tej wielkiej rodzinie, która dzisiaj pomimo jej fizycznej śmierci wciąż okazuje jej tak ogromne przywiązanie i miłość. Alessandra Varone.